To łatwo klasyfikowanie ich według stopnia ważności. Jednych bowiem cieszy kapitalny remont biblioteki publicznej czy dom kultury, innych wymiana oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne i budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej numer 3, a jeszcze innych reaktywacja sielskiego kina w nowej siedzibie. Części ze strategicznych gminnych inwestycji po zakończeniu prac w zasadzie zobaczyć się nie da. Jednak kilometry rur wodo- i gazociągowych, oczyszczone ścieki mówią same za siebie. Ważne są zaspokojące potrzeby podstawowe nowe zakłady pracy i obecność inwestorów z mniej lub bardziej odległych stąd świata. Sprzyja temu m.in. utworzenie średzkiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ważne są również odnawiane elewacje kamienic, stylowe ławki, wyremontowane fontanny miejskie, a więc strona estetyczna i wizerunek gminy zarówno w oczach mieszkańców, jak i gości. Wiele z inwestycji wymienionych wyżej, a do tego na przykład rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich, to naturalna reakcja na potrzeby mieszkańców, dzieci i młodzież, obszarów wiejskich gmin. Z jednej strony widzimy stale odświeżany i modernizowany wizerunek miasta, reprezentacyjne elewacje kamienic, setki kilometrów kwadratowych nawierzchni dróg, nowe zakłady pracy i to kolejne zadanie realizowane z myślą o mieszkańcach. Wiadomo, że od razu wszystkich potrzeb zaspokoić się nie da, choćby ze względów finansowych. Nowe możliwości stworzyła przed samorządem Unia Europejska. Nie kłamano zasługą lokalnych władz, w związku z tym aktywne korzystanie z możliwości, które niesie ze sobą członkostwo Eurolandzie. Dzięki operatywności sielskiego samorządu i unijnym pieniądzom na terenie gminy wybudowano m.in. salę sportową przy szkole w Rogoszycach, skanalizowano ulicę Wrocławską, dojazdową Wiśniową w ramach rozbudowy sieci drogowej i zmodernizowano ulicę Działkową i Słoneczną w Ciechowie. Otwarte zostały publiczne punkty dostępu do internetu. Zrównoważony rozwój gminy nadal trwa. Rozpoczęła się rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach. Przygotowane jest otwarcie punktu informacji turystycznej. Modernizowane są świetlice wiejskie w Wojczycach, Michałowie, Brodnie, Lipnicy i Rzeczycy. Pozyskane z Unii Europejskiej pieniądze pozwolą w najbliższym czasie uruchomić e-usługi dla społeczeństwa i skanalizować Palimierz, Jugowic i Kryniczno. Piąta kadencja Rady Miejskiej w Śródśląskiej powoli dobiega końca. Wprawdzie praca radnego jest pracą społeczną, jednak i za nią raz na 4 lata radni otrzymują wynagrodzenie. Można powiedzieć, że płacą im mieszkańcy przy urnach wyborczych. Płacą swoimi głosami i kolejnym kredytem zaufania udzielanym na kolejne 4 lata. W ciągu ostatnich 20 lat zrobiono dla miasta i gminy wiele, jednak nowych wyzwań nadal nie brakuje. Tak więc ci, którzy mandat radnego jesienią tego roku otrzymają, na brak pracy narzekać nie będą. Kończąc to krótkie podsumowanie, warto jeszcze przypomnieć składy poszczególnych kadencji Rady Miejskiej w Dolinie Śląskiej, która się wcześniej nazywała Rady Gminy i Miasta. Przeczytam teraz Państwu składy kadencji 1990-1994 w kolejności alfabetycznej. Jan Habraszewski, Waldemar Choma, Jerzy Fink, Zbigniew Helol, Franciszek Homs, Maria Janowicz, Marian Jędrzejczak, Bolesław Karnas, Henryk Kozłowski, Tadeusz Kudryński, Franciszek Kuriata, Karol Kuriata, Henryk Marcjan, Jerzy Mileński, Piotr Pasuch, Lechosław Rutkowski, Zbigniew Solicki, Grzegorz Stępniak, Krystyna Szweda, Zdzisław Szloderbach, Alicja Tomczak-Mor, Andrzej Grubel, Stanisław Rybych i Henryk Ziobro. Skład Rady w kadencji 1994-98. Stefan Andrasz, Zdzisław Paszczewicz, Jerzy Fink, Marianna Galas, Henryk Raboń,